Klip, którego my już prezentujemy fragmenty, to inicjatywa przeniesiona na bełchatowski grunt, która już została sprawdzona w Pabianicach. Cześć, Pabianice miasto 2016. Robimy imprezę, która ma na celu nieść pomoc, ale przekazuje też ważną treść. Hip-hop jednoczy to jak zaciśnięta pięść. Dwa lata mijają, mamy, nagrywamy znów. Zbieramy na dzieciaki, to dawaj parę słów. Poszerzamy zasięg, bujamy wiele głów. Nowy rapu ruch, oto Bełchatów. Klip jest przygotowywany w ramach akcji Rap Lokal, która powstała w 2016 roku w Pabianicach. Pomysłodawcą głównym jest Krzysztof S.T. Łyszkowski. I tutaj jakby też z jego inicjatywy wychodzi ta cała impreza bełchatowska. Klip właśnie był nagrywany przez ST, a także przez naszego znajomego tu z Bełchatowa, Mariusza Rybiałka, który właśnie też brał udział w kręceniu klipu i robi montaż klipu. Wspólnie w jednym utworze, by promować nie tylko swoje miasto, ale i szczytny cel. Celem jest pomaganie innym, tak, poprzez właśnie stworzenie utworu w danym mieście i później promocję jakby też w klipie tego miasta. A treść utworu ma właśnie zachęcać do pomocy innym, tak? W Pabianicach, mówię, odbyła się impreza, miała to być zwykła impreza hip-hopowa. Chłopaki stwierdzili, że przeznaczą pieniądze z biletów i licytacji na kolegę, który był już rok po wypadku, i przeznaczyli właśnie pieniążki na jego rehabilitację. I tak powstała cała inicjatywa akcji charytatywnej Rap Lokal. 12 artystów z Bełchatowa plus ST zabrzmią w jednym utworze pod wspólny beat, treść, którą każdy z artystów chciał przekazać. Ogólna chęć pomagania, tak, promowanie jakichś pozytywnych zachowań dla dzieci i młodzieży, no i chęć pomagania innym, tak. Mówię, w Pabianicach chłopaki robią piątą edycję, która jest właśnie cały czas skierowana do jednej osoby, tak, Łukasza Millera, ich kolegi. W tym roku właśnie Rap Lokal wychodzi poza granicę Pabianic. Odbywa się pierwsza impreza charytatywna w Bełchatowie, a także w Końskich. Tutaj w Bełchatowie zaprosiliśmy 12 raperów do nagrania utworu i w każdym kawałku też pojawia się pomysłodawca, czyli ST. Premiera gotowego klipu już za tydzień, około 14 maja. Będzie on dostępny w sieci również na stronie Bełchatów. Klip także jest jakby zapowiedzią imprezy, która się odbywa już po klipie, bo jakby głównym finałem jest koncert, na którym będziemy zbierać pieniążki. Aspekt charytatywny Rap Lokal to zbiórka pieniędzy dla podopiecznych bełchatowskiego ośrodka podczas koncertu wieńczącego wydanie klipu, na którym wystąpią wszyscy biorący udział w projekcie artyści. Zbierane będą datki. Tutaj zbieramy w Bełchatowie pieniądze dla ośrodka bełchatowskiego, który znajduje się przy Czaplinieckiej 66. Impreza odbędzie się 8 czerwca w klubie Metro. Oczywiście koncert zagrają wszyscy artyści, czyli raperzy, którzy wzięli udział w projekcie. Również wystąpi ST plus Gwiazda Wieczoru, którą zdradzimy przy premierze klipu. Wtedy też się pojawi oficjalny plakat, który będzie promował imprezę. Koncert zorganizowany zostanie 8 czerwca w klubie Metro. Nawija Bełchatów.